Po raz kolejny dzisiaj mamy imprezę uroczystą z okazji Dnia Babci i Dziadka. Już od kilku lat taką imprezę organizujemy i tym bardziej jest to dla nas miłe, że jest tak wielkie zainteresowanie ze strony dziadków, babć. Babcie bardzo chętnie przychodzą i dziadkowie na tą uroczystość. A dzieci wiadomo, że chciałyby się tutaj pokazać, przedstawić dla nich jak najlepsze życzenia. Pani dyrektor, wy korzystacie z tej świetlicy w Szarocinie? Tak, jak najbardziej, ponieważ szkoła jest niewielka, a jak widzimy frekwencja na różne uroczystości jest bardzo duża, dlatego też korzystamy ze świetlicy wiejskiej, również często współpracujemy z kołem gospodyń, z panią sołtys, wymieniamy się różnymi imprezami, uroczystościami, także jak najbardziej świetlica jest wykorzystana. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej uroczystości już tradycyjnej, związanej z Dniem Babci i Dziadka. Serce nam się raduje, kiedy widzimy dzisiaj taką frekwencję. To już dla nas jest jak gdyby doświadczenie, że fajnie, że Państwo znajdujecie ten czas i przychodzicie tutaj dla swoich wnuków, dla nas. Tak jak sobie myślę, to tak jeden z najpiękniejszych dni w roku. Mówię to też z perspektywy babci. Wy Państwo, którzy jesteście tutaj, to macie o tyle radości, że macie te wnuki przy sobie. Ja niestety nie, no ale gdzieś tam myślami też się z nimi łączę. Powiem tak, dzisiaj występ naszych najmłodszych dzieci, pewnie bardzo piękny, ponieważ ja już nieraz te występy widziałam. Naprawdę panie włożyły tak dużo pracy w przygotowanie, zresztą efekt będzie widać. A co do babć i dziadków, to cóż mogę życzyć? Przede wszystkim zdrowia, radości, siły, a dzieciom, żeby pamiętały zawsze o babci i o dziadkach. Bo wiecie, bo to jest najlepsza babcia i dziadek, najlepszy wynalazek na świecie. Kiedy smutno, kiedy troski, to zawsze babcia i dziadek mają dla was czas. Ja byłam wczoraj na zajęciach w pierwszej klasie i rozmawiałam z dziećmi na temat dziadków, babć, różnych relacji. No dzisiaj te babcie współczesne troszkę inne niż te babcie, które moje pokolenie gdzieś zostało nam w pamięci. Ale obrazki, które dzieci namalowały, babć, przepiękne, z różnymi fryzurami i nawet stwierdziły, że są babcie, które mają włosy fioletowe, czego ja jestem dowodem. Życzę Państwu bardzo miłej atmosfery i wielu, wielu wrażeń. Jaki dzisiaj dzień wesoły, najprawdziwsze święto. Widzę babcię tak szczęśliwą, pięknie uśmiechniętą, a tam dziadek elegancki, pięknie ogolony. To dla babci, mojej babci, czyli swojej żony. Dziś w naszym przedszkolu jest bardzo wesoło, bo babcie i dziadków widzimy w koło. Witamy was wszystkich. Dzisiaj wszystkie smutki precz. Święto dziadków was na rzecz. Thank you.
Tradycje są różne na całym świecie. Wszyscy z pewnością dobrze to wiecie. Jedne brunetki, drugie blondynki, te noszą koki, a te różne spinki. Inne latają wciąż samolotem. Podróż z zapiorą, gdy masz ochotę. Inne przy piecu obiad gotują i nami co dzień się opiekują. Niektóre babcie to wprost pisarki, zmyślają co dzień cudowne bajki. I kiedy deszczyk na dworze pada, babcia nam bajki wciąż opowiada. Mamy też babcie wysportowane. Są wyćwiczone i rozbiegane. Z babcią sportową pojedziesz góry, a na stromę stroku nartach jedziesz. Rozwiąż swoje cztery litery i pomóż mi przy kolacji. Oj, Gienia, rób ty też swoją kolację. Przecież ty i tak nie masz nic lepszego do roboty. A ja tu sobie posiedzę, poczytam gazetę i zobaczę, co się na świecie dzieje. Co? Ja nie mam nic do roboty? A kto ci pierze, sprząta, gotuje i krowy doi? A ciebie tylko coś boi i szczyka, nie wiadomo gdzie. Skoro nie boskie z tym chłopem. Tak? A ty już tak nie narzekaj. A czy ty nie pamiętasz, jak ci rok po ślubie kupiłem czerwoną różę na imieniny? A jak byłaś chora, to ci nawet herbatę do łóżka przyniosłem. I o, taki niedobry jestem.